Tak. Drugi karnet. Tak, przed chwilą zakończyliśmy fazę grupową Ligi Mistrzów. Zanim zapytam, jak poszło chłopakom, już powiem, że ja grupę swoją wygrałem z zarobkiem 15 punktów. A jeszcze się pochwalę, jak to miałeś łatwą tą grupę. Grupa była przyzwoita, ja no nie będę narzekał. Nie będę narzekał. Dobrze, Łukaszu, jako jesteś przy stanowisku, ciebie zaczniemy. Jak tobie poszło w fazie grupowej? Ja miałem grupę w sumie bardzo łatwą, ale od początku preferowałem wystawianie składu rezerwowego. Co niestety, ale skończyło się porażką w Stambule i ostatecznie w grupie zająłem trzecie miejsce. I zagram Widzę Europy. Ostatni mecz, porażka ze Spartą Praga. 1-2. Chociaż trochę też było to zagranie taktyczne z mojej strony, ponieważ w fazie grupowej Ligi Mistrzów nie widzę dla Ciebie większych szans. Uznałem, że mniej ważny z pucharów może mi przynieść więcej punktów do klasyfikacji ogólnej rozgrywki mistrzów. Dobrze. Tyle Łukasz po rozgrywkach. Przejdźmy teraz do Krzysztofa, który relaksuje się już chwilę po swoim meczu. A ja jak poszło Tobie w fazie grupowej Ligi Mistrzów? Ja jako wiedząc, że Łukasz chcę tak zrobić, postanowiłem dotrzymać mu towarzystwa i w grupie śmierci, którą miałem oczywiście, no bo Liverpool, trzeci koszyk i musiałem oczywiście wylosować Real, BVB i Celtic. Celtic był najmocniejszy z nich wszystkich niestety. Więc zagram też Widzę Europy tym razem. I tak celuję na zwycięstwo w przeciwieństwie do Nastiego, co prawda. Wąski. Kibicuj mi dalej. Fanklub działa na Facebooku. No, fanklub, tak, właśnie, fanklub. Zapraszam do polakowania fanklubu do biegu na Facebooku. Krzysztof tak. Bogumił, Pilarczyk, dobi fanklub. Tak. Mimo wyniku niezachęcającego, ta sfera jest znakomita, jak widać w naszym gronie. Tak, na dzisiaj, znaczy, teraz byłoby na tyle, zobaczymy, co się jeszcze ciekawego się wydarzy. Do zobaczenia za jakiś czas.